Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blues Tower Defense 6. Ja jestem Sejmon, a dzisiaj kończymy Odyseję. Wiem, poprzedni odcinek, jak rozpoczynałem Odyseję, był 2 dni temu, no ale okej. Oczywiście zwłoczki wiadomo dlaczego są. Nie mam aktualnie po prostu na chacie, po prostu nagrywam to leciutko na zapas, więc tak to po prostu będzie oglądane. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo powiem wam, że mam spore spostrzeżenia odnośnie suba, bo tam wiele osób się oczywiście wypowiada, że są one osłabione, to nieprawda. Dobra, leciutko oczywiście dolna ścieżka oberwała. O te 30% jest zmniejszony ten speed. Czy to dużo, czy to mało? Czy was mógł bardziej oberwać? Akurat ten speed mnie najmniej interesuje. Ważniejszy jest range i tutaj faktycznie jest spory nerf, ale nie speed. Nie jest nerf na speed aż taki duży. Zasięg zdecydowanie jest ważniejszy. No dobrze, moi kochani wspierający, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię i w moich kochanych balonikach, że cały czas je po prostu nagrywam. Dzięki wielkie, że po prostu cały czas jeszcze wierzycie, że baloniki są w porządku i no polski małpiarz jak najbardziej jest na polskim YouTubie. Będę cały czas po prostu małpiarzem po prostu. No tak po prostu musi być, tak po prostu musi być. Dobrze, oczywiście nic nie nabiłem nowego, bo nie było żadnego wyścigu w tym momencie, jak to jeszcze nagrywam, więc bo to jest oczywiście ten sam dzień. Pokonałem już 2 mapki, czyli już mamy te 2 mapki, widzieliście na poprzednim odcinku, teraz pokonałem 2 mapki kolejne. Tutaj oczywiście też nic nie mogę zmieniać. W ogóle widziałem filmik od studia Ninja Kiwi i tutaj w ogóle mieli 12 slotów. Nie wiem w jaki sposób. Może na późniejszych takie coś ma być, albo takie coś planowali i zmienili na 5. Nie wiem, może tak było, może tak nie było. Kontynuujemy naszą Odyseję. Ostatnia mapka finałowa, najtrudniejsza ever. Bardzo ładne są te grafiki, tak by the way muszę wam powiedzieć. Bardzo ładne są, one są przecudne, te grafiki są. Cały czas nie straciłem żadnego życia, więc wszystkie życia oczywiście, jeśli stracicie życie na pierwszej mapie, to później macie ich analogicznie mniej, więc mana shield koniecznie. Pierwsza rzecz, którą robicie w punktach knowledge, to jest właśnie mana shield, pamiętajcie o tym, potrzebujecie go jak nic, bardzo, bardzo go potrzebujecie. Początek jest mega prosty, bo widzicie jak ta mapka jest zbudowana. No właśnie, mapka jest tak zbudowana, że ona się prosi o taki najbardziej podstawowy jakiś build, powiedzmy tutaj, tu szczelimy sobie darmową małpę, przecież po to ją dawałem do mojego zestawu oczywiście. Striker Jones jest jednostką, której najmniej używam, naprawdę, od samego początku najmniej go używam, on jest całkowicie mi niepotrzebny, naprawdę, on jest mi całkowicie niepotrzebny. No ale jest z nami, on jak najbardziej go mamy w naszym zestawie, ale mówię, jest on całkowicie mi niepotrzebny do czegokolwiek. Dobra, podwójne działka, spoko. Tutaj idziemy oczywiście od razu po te 3 strzały. Będziemy mieli problem oczywiście z pierwszym camo, ale pierwsze camo nawet może przecież pójść nam w kolce i pewnie tak zrobię, nie będę się z tym za bardzo stresował. Od razu puszczam go w kolce, tu pójdzie pod reaktor, tutaj będziemy mieli subcommandera, dodatkowo dobudujemy właśnie nasze tutaj sabiki z rakietami, naprawdę są one bardzo przyjemne, cały czas je lubię, będę je budował tylko pod górną ścieżkę i powiem wam taką rzecz, którą zauważyłem podczas gry w poprzednie 2 mapki. Suby są bardzo mocne, ta górna ścieżka, faktycznie to zauważyłem, że ona jest mocniejsza niż dolna, ale głównie z tego powodu, że dzięki temu, że właśnie, że nasze suby, górna ścieżka, oczywiście mówimy o niej, widzi całą mapę, do de facto jeśli mapa jest dłuższa niż 2 razy albo 3 razy zasięg naszego suba, czyli ten malutki fragmencik, jeśli mapka jest dłuższa, czyli już naprawdę mapka jest dłuższa odtąd dotąd, to lepiej pójść w górną ścieżkę. Po prostu, lepiej pójść wtedy w górną ścieżkę. Więc tak mi się wydaje, że po prostu jeśli mapka jest dłuższa, to lepiej pójść w górną ścieżkę, to będzie o wiele lepsze dla was do zastosowania później. Nie wiem, tak ja przynajmniej zauważyłem i mnie się bardzo dobrze z tą górną ścieżką zaczęło grać. Buduję i jest ona oczywiście tańsza. Jest ona tańsza prawie o 1000, więc to jest dużo. Różnica 1000 to jest bardzo dużo, bo 1000 to jest naprawdę ten trzeci, czy tam troszeczkę mniej niż drugi tier. W przypadku suba dolna ścieżka, więc jak najbardziej jest to opłacalne, jak najbardziej jest to opłacalne. Dobra, jak mówiłem, nie przejmujemy się tutaj pierwszym, żeby zbudować reaktor potrzebuje 3200. Nie wiem, czy będę zbierał to od razu. Na pewno pierwszy zbuduję tego pana, żeby na tej była jakaś obrona z tyłu. Oczywiście on też pójdzie tutaj pod zasięg, żeby widział cały ten fragmencik, rzecz jasna. I następnie później już będziemy zbierali faktycznie już pod reaktor. Pierwszy, tak naprawdę lead, rozwalimy go prawdopodobnie. Jeśli nie zbudujemy reaktora, to szybko zbuduję po prostu suba. Po prostu zobaczymy, jak będzie mi to szło. Jeśli dobędę 3200 do runy 27,
Postawimy wtedy od razu reaktor. Jeśli nie zdobędę, to postawię tutaj Saba w tym miejscu, a reaktor zbudujemy chwileczkę później. Mógłbym też postawić tutaj oczywiście Striker Jonesa, tutaj też to dałoby sobie oczywiście radę jak najbardziej. No ale na razie możemy sobie z tym chyba troszeczkę jeszcze chwilkę poczekać. To aż takie pilne nie jest zdecydowanie. I dobra, mówię, jego przepuszczamy, on nie jest istotny, runda 27, nie zdobędziemy, już to widzę, po prostu potrafię wywnioskować, że tego nie zdobędziemy, więc stawiamy w takim razie Saba, górna ścieżka, środkowa ścieżka, no i w tym momencie mamy lidy już załatwione, nie musimy się tym całkowicie przejmować. Teraz już spokojnie w swoim tempie nazbieramy na nasz reaktor. Po co nam w ogóle jest reaktor? Głównie pod kamo oczywiście. Głównie podbicie kamo i tak naprawdę jak powiedzmy zbuduję już szybciej, nawet powiedzmy w tym miejscu. Tak, budujemy go już teraz i tego zbudujemy w tą stronę, żeby po prostu wiecie, faktycznie to kamo zawsze klepać, bo tego kamo będzie tego kamo będzie coraz to więcej, więc oczywiście trzeba go tutaj móc pokonać. Teraz potrzebujemy 2700. 2700 do zbudowania reaktora. Spokojnie to oczywiście nazbieramy na to. I później już będziemy się bawili właśnie z pozostałymi rzeczami. Na pewno Strikera postawimy. Jeszcze nie wiem, czy postawię go tylko tutaj, żeby był. Czy postawię go tutaj, żeby tylko był tak naprawdę. Bo on nie ma jakiegoś ekstra damage, żeby musiał go ekstra mieć, jak wiecie, tutaj na tej wysepce. Albo może tą wysepkę faktycznie odblokuje. Zobaczę jeszcze. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam pojęcia. Jeszcze nie myślałem dokładnie nad tym, bo mówię. Ta mapka jest oczywiście trudna, ale ona jest trudna na poziomie Impopable, czy też Chimpsy. Impopable pokonałem na niej, nawet w miarę prosto bym powiedział, większych problemów tam nie miałem. No Chimpsy są troszeczkę cięższe, cały czas mi one wiszą, nie mogę ich pokonać. Okej, okay, odblokuję to jednak. Odblokujemy to i stawiamy Striker Jonesa. I dlaczego ja go nie stawiam na samym początku jak każdego bohatera? Każdego bohatera stawiamy zawsze na początku, żeby on nabijał swoje poziomy. Prawda? Tak przeważnie się robi. A ja go nie buduję od samego początku. Dlaczego? Bo ja tego go używam pod stuna. Nie potrzebuję całkowicie nic innego u niego. Naprawdę ja go w ogóle nie używam w inny sposób, bo dla mnie on jest nieprzydatny w tym momencie, bo ja wiem, że nie będę iść w taktykę na bombshootery. Wziąłem te bombshootery, ale pod tą taktykę też nie idę. Dopiero go zbudujemy, jeśli nie nazbieramy tutaj na subkomandera do rundy 63. Jak nie nazbieram, to tutaj powstanie właśnie jeden albo dwa bombshootery. Właśnie pod to, żeby poradzić sobie w przypadku właśnie tego rushu na 63. rundzie. Ok, mamy już to, więc już jest to po prostu idealnie. Już jest po prostu idealnie, jakbym się na to nazbierał. Plus w ogóle byłoby miodzio, ale chyba to się nie da. Oczywiście, że się nie da. Stunik, rozwalenie. No, przeszedł mi jeden, czyli dwa de facto punkty mi przeszły. Więc to nie jest oczywiście dużo. I mamy teraz naszego tutaj Mistrala i teraz oczywiście będziemy budowali ich więcej. Ja postawię dwie sztuki i będę już zbierał pieniądze na postawienie tutaj właśnie naszego subkomandera, żeby zwiększył damage naszych rakietek dwukrotnie. No i właśnie, tak naprawdę, jak zauważycie sobie na patchnocie, damage nie został im w ogóle zmniejszony, więc one ciągle mają ten duży damage. Chyba 80 tam był damage, a z Sabem jest on podwojony. Więc one ciągle są bardzo, bardzo mocne. Oczywiście subkomanderem, prawda? Bo pokazałem Saba, a w głowie miałem na myśli subkomandera. On jest podwojony, więc to jest naprawdę ciągle, one są strasznie, strasznie mocne. Okej, okay, straciły na zasięgu. Środkowa ścieżka straciła na znaczeniu odnośnie dolnej ścieżki. Podejrzewam, że to może większość osób grało tą ścieżką, a może twórcy nie mieli tego w zamiarze. Bo ja po prostu mówiłem, że górna ścieżka się całkowicie nie opłaca, bo dolna ścieżka jest o wiele lepsza, bo jest bardzo szybka. Twórcy pewnie usłyszeli to, co ja mówiłem. No oczywiście to było zdecydowanie z tego, co ja powiedziałem. Nie, że każdy by tak twierdził. Nie, to byłem oczywiście ja. I po prostu oni ją leciutko ruszyli. Ale dosłownie leciutko. 30% nam chyba jest. Została ona znerfiona, więc to nie jest aż taka wielka różnica. Po prostu może planują coś innego tutaj zmienić. Patrzą się na razie, jak się ludzie zachowają. Zasięg, no dobra, leciutko, wolałbym mieć ten zasięg leciutko większy, faktycznie. Tutaj bym bardzo chciał mieć ten zasięg leciutko, oczywiście powiększony, no ale no nie będę przeżywał tego. Nie będę tego jeszcze bardzo przeżywał, to nie jest jakaś wielka różnica. Damy sobie radę, tak jak tutaj to jest ustawione. Mówię, teraz już będzie w porządku, nic tam nie powinno przechodzić. Tego mam przynajmniej wielką nadzieję. 50 runda, 16 tysięcy, spokojnie nadzbieramy. I chyba nawet tą taktyką poradzimy sobie do tej rundy 63.
bo widzicie zresztą sami, jak reakcja ładnie radzi. Grunt, ten właśnie reaktor do ściągania tego kamo, żeby kamo było zawsze ściągnięte, bo saby domyślnie kamo nigdy nie widzą. Potrzebują jednostki, która daje im widzenie kamo. A jako, że one mogą przejść troszeczkę dalej, to lepiej mieć taką jednostkę, która usunie całkowicie kamo. Wow! Serio? Ale skopałem sprawę! Mogłem trochę zbudować. Ojej, no dobra, okej. Za błędy się płaci. Płaci gotóweczko, więc 300 nie moje. 300 nie moje. Dobrze, okej. Ale żebym skopał. Tak, żebym po prostu zrekomendował to i tak mi to po prostu pięknie, ładnie przeszło. No dobra, okej. Rozumiem. Biegniemy dalej. Nawet nie wiem, czemu nie używam tych po prostu stunów. Naprawdę nie wiem, czemu ich nie używam. Nie mam żadnego pojęcia. No dobrze. Teraz? No, bez problemu. No po prostu wiecie, tak czasem jest, że losowo wam coś może przejść. Na Chimps jakoś to o tyle problematyczne, że faktycznie wtedy, jak wam coś przejdzie, losowe takie, to musicie od nowa zaczynać. Tutaj mogłem się wykupić, aż też normalnie zacząłbym od nowa. Gdybym nie nagrywał, to pewnie w tym momencie dałbym po prostu restart. Po prostu nacisnąłbym restart. A że nagrywam, to chcę jednak, żeby odcinki były po prostu takie bardziej zbite i temu dałem właśnie to, żeby jednak nie zmieniać ułożenia później. Po prostu wy widzicie, że gdzie popełniłem błąd, więc wy w swojej grze już tego błędu nigdy nie popełnicie. Będziecie widzieli, że potrzebujecie jeszcze cokolwiek do wzmocnienia. Ja potrzebuję zaledwie tylko jeszcze 2000, to już nie jest dużo oczywiście i to powinienem nazbierać jak najbardziej, więc w lada momencie, gdy się tutaj zbudujemy sobie nasz Sub Commandera, z nim to już nie ma żadnego problemu, zresztą zobaczcie sobie sami aktualnie. Zbudowałem tego Sub Commandera i zobaczcie, jaka teraz będzie różnica. Leciutko pokaże się na MOAB, on już pada. Po prostu. Pamiętajcie, to jest Dimension razy 2. De facto Sub Commander zwiększa siłę każdego darta razy 2, oczywiście mówię o osobach, oraz rakiety są razy 2, a rakiety są mega mocne. Więc mówię, tutaj naprawdę jest to strasznie mocne cały czas, więc tutaj nie ma się czym za bardzo tutaj przejmować, troszkę słabe ułożenie, bo tutaj troszkę obcina, ale tak tutaj zostawię, po prostu następnego postawię w normalnym miejscu. Myślę, że 4 sztuki nam to chyba wystarczają w tym buildzie. Chyba tak. No to też nawet więcej nie powstaje, bo tylko wziąłem na statek, wziąłem tylko i wyłącznie 6 subów. Tak naprawdę w większości, jak będziemy grali w Odyseję, pewnie tymi subami będzie trzeba grać, bo suby są strasznie mocne. Suby są strasznie mocne, zresztą sami widzicie, jak one tutaj ładnie sobie radzą. Ta wyspa oczywiście jest pod alchemików. Tylko większością ona będzie postawała kogo? Tego chyba sięgniesz tutaj, prawda? Sięgniesz, dobra. W porządku. I kolejnego też postawimy, chociaż on też będzie sięgał chyba tego samego dokładnie. To bez sensu tego samego sięgać. Chyba, że jednak ciebie usunę i postawię ciebie maksymalnie, to zawsze jest szansa, że jeszcze kogoś ekstra klepniesz tam, tą miksturką. Czy sięgasz tylko po tego jednego też? Chyba tak. Szkoda troszeczkę. Troszeczkę szkoda. Zawsze była szansa, że kogoś jeszcze ona sięgnie, no ale to ten jest troszeczkę za daleko niestety. Najwyżej następnego postawię bliżej, po prostu, następnego postawię leciutko bliżej i dzięki temu będzie to wszystko pięknie ładnie jest załatwione. Nie, jest zasięg, widzicie? Dobra, bo strzeliłem mu... Który daje zasięg? Czekajcie, ja tu muszę sprawdzić. Ten? Ten nie daje zasięgu. Górna ścieżka daje zasięg, któraś? Bo coś się nagle zmieniło, że faktycznie jest zasięg większy, bo sięgam faktycznie dalej. Ja widzę to wizualnie, że jest dalszy zasięg. Może on daje zasięg jeszcze. Extreme more. Tu jest standardowa. Tutaj był jakiś inny opis, czekajcie, tak? A nie, tutaj jest inny opis. Ale dobra, to jest komentarz do tego. Nie do tego, co mam, tylko do tego następnego. Okej, dobra. To już rozumiem. To już oczywiście to rozumiem. Tak faktycznie jest. Aha, nie postawię kolejnego, że nie mogę. Jestem po prostu mądry. Okej, tak zrobimy. Czekajcie, bo ja tutaj się sam plączę. Dobrze, że to nie są chimsy, bo oczywiście tego nie mógłbym zrobić. Leciutko postawiłem go obok, ale przecież ja boostuję tego przecież. Skoro tego boostuję, to po co mam boostować kogoś innego, prawda? No właśnie, to jest moja logika. Moja logika przełożę, czemuż by nie. No i dobra. 2 bomb shootery koło Striker Jonesa to jest oczywiście, no, dobra rzecz, bo Striker Jones ich strasznie wzmacnia. Więc to oczywiście jest dobre, to oczywiście jest bardzo dobre. I tak naprawdę w tym momencie już nie mam chyba co robić, bo
ten setup sobie z tym już chyba spokojnie poradzi. Tak mi się zresztą wydaje. Zobaczymy. Czy to będzie krótki taki odcinek przez to wszystko, bo teraz widzę właśnie po czasie, że ten odcinek będzie faktycznie chyba bardzo krótki. To ciekawe, czy każdy z was obejrzy, no, większość odcinka. Czy będzie standardowy procent? To jest dobre pytanie. Czy odcinek będzie uzyskał standardowy procent, czy będzie on lekko większy? Zobaczymy od razu to, co otrzymamy. I będzie można się zastanowić, co będziemy kupować, albo zrobimy głosowanie, co kupimy, bo de facto będziecie mogli to wy wybrać, co kupić na kolejną grę, co będziemy testowali. I może tak zrobimy faktycznie, czyli teraz pójdziemy do sklepiku, pokażę wam, co tam jest, zobaczymy oczywiście, jak się kończy Odyseja, pójdziemy do sklepiku i wybierzecie, co będzie w kolejnym odcinku, co kupujemy, co testujemy. Tylko nie zwariowane oczy, bo z tego co wiem, chyba Filip to pokazywał, więc nie, to oczywiście odpada. Może coś innego was zainteresuje w tym sklepiku. Będę miał de facto tylko 87, ale tak naprawdę do tego czasu mogę mieć o wiele, wiele więcej, więc nawet możemy myśleć o setkach, czyli tam, gdzie jest 100 trofeum potrzebne, to możemy nawet myśleć o tym. Może uda mi się jakiś tam wyścig w międzyczasie jeszcze wygrać. Zobaczymy, postaram się grać na komórce, więc mam nadzieję, że tam jakieś wyścigi będą ciekawe, które będę miał możliwość przynajmniej do nich podejść, że nie będzie to aż takie ciężkie. Mam tego wielką nadzieję, ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Z jednej strony spokojnie można Odyseję wykonywać sobie 3 razy, ale jakiś fajny sposób mógłby być na zdobywanie tej kasy, nawet z tych właśnie daily questów, ale to może dodadzą później. Jest jeszcze inne sposoby, zauważą, że może ludzie potrzebują tego więcej, albo po prostu jak dodadzą więcej rzeczy do sklepu, to się okaże, że faktycznie jest potrzeba dodania innego sposobu jeszcze. Zobaczymy jeszcze, może jakaś jest szansa jeszcze na jakieś kosmetyki. Ciągle brakuje jeszcze oczywiście kosmetyków stricte do małpek. Jest tam oczywiście kilka prostych rzeczy, ale całe skiny małpek, może to gdzieś tam rzucą. No i mamy Estland 5 complete, 5 wyspa skończona, kontynuuj. I co teraz? Mamy czesta, Odyseja skończona, congratulations. Wyzwanie zakończone, collect. 200 punktów i 50 pucharków, piękna ilość. Complete. Teraz tu mogę coś kliknąć? Nie, mogę przejść do poprzednich, ale to jest bez sensu oczywiście poprzednie wykonywać. Ale mogę. Ale tak nie dostanę. Z tego, co przynajmniej pisało, nic nie dostaniemy z tego, więc nie ma chyba sensu do tego nawet podchodzić. Ale dobrze, tak jak wam mówiłem, tu mamy nasz sklepik. Co możemy sobie kupić? Mamy rzeczy odnośnie Herosów. Widzicie oczywiście nazwy, to możecie mi napisać, co po prostu byście widzieli w kolejnym odcinku. Tu mamy do baloników boosty. Nie ukrywam, że ja bardzo chciałem podboostować moje baloniki. Tylko jeszcze nie wiem po co. Pizza jest mega fajny, mega śmieszny. Nasz fish też jest mega zabawny. Ten bucik, no tak średnio mi się podoba, muszę powiedzieć. Shark DDT, no to jest w ogóle awesome, zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Ale ich mało widzimy, prawda? Ich prawdopodobnie mało widzimy. Ale pizza i Moab, one są często widywane. I jeszcze Arbus. Arbuzong. Nie wiem tak samo, skąd to jest. Więc tak naprawdę ja bym widział nawet wykupienie tych dwóch, czyli naszej rybki i pizzy. Zobaczymy. Z koopa nie będę nic kupował przez długi, długi czas. No bo nie gram koopu, to już sami widzicie. Tutaj, no ten name. Monkey name mnie mega kusi. Tylko jeszcze nie mówię, ciągle nie wiem jeszcze, jak to nazywać. Może macie jakieś propozycje, jak je nazywać można? Inwentory jest ciągle puste, no właśnie. I to by było wszystko z tych naszych rzeczy. Bardzo ciekawe, bardzo żałuję, że to nie jest Wolfpack. Bardzo żałuję, bo bym to kupił po prostu instant, nawet w tym momencie bym to po prostu wykupił, bo to jest super, to jest po prostu super, no ale skoro to nie jest Wolfpack, no to oczywiście bez sensu jest to wykupywać. Odyseja zakończona, nic nowego nie ma, więc dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Bardzo krótki, prawda? Bardzo krótki oczywiście odcineczek, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Zresztą napiszcie, czy chcielibyście jakieś takie krótsze odcinki, może właśnie z gierek robić cięcia i po prostu nagrywać faktycznie odcinki 15-20-minutowe, a nie 30-minutowe. Może tak będzie dla was lepiej, napiszcie mi to oczywiście w komentarzu, ja na pewno to wezmę pod uwagę i zobaczymy. Jeśli większość będzie chciała właśnie odcinki krótsze, to będę je po prostu bardziej obrabiał, bardziej ciął, albo dawał więcej timelapsów. Jeśli wolicie standardowe, tak jak teraz, to po prostu będę nagrywał tak jak teraz. Po prostu chcecie posłuchać, jak pięknie, ładnie gadam.
Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Hej, hej, pa!